Kompleksowa naprawa samochodów, diagnostyka komputerowa, geometria kół, wymiana klocków, tarcz i szczęk hamulcowych, wymiana amortyzatorów, pasków klinowych i rozrządu, wymiana płynów oraz serwis i wymiana opon. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 16 na ulicę Krakowską 96A. Telefon 509 969 272 lub 502 149 953. Bank Spółdzielczy jest tutaj, w Kętach, już 35 lat. Jesteśmy solidni, bezpieczni, nowocześni. Oferujemy kredyt na kolektory. Aż 45% kwoty kredytu jest spłacane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O każdej porze roku możesz zamontować kolektor słoneczny do podgrzewania wody oraz ogrzewania domu, a szybko odczujesz oszczędności z zastosowania tego urządzenia. Od 10 do 12 listopada dyrektor powiatowego zespołu nr 9 szkół imienia Marii Dąbrowskiej w Kętach, pani Grażyna Mojżesz-Wlazły, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji eTwinning. W spotkaniu udział wzięło 220 dyrektorów z 30 krajów Europy. Przede wszystkim chodziło tutaj o propagowanie idei eTwinningu, która zakłada rozwój współpracy międzynarodowej szkół. Zarówno chodzi o wymianę młodzieży, realizację różnego rodzaju programów unijnych związanych z oświatą. No w każdym bądź razie tutaj spotkanie dyrektorów szkół umożliwiło taką bezpośrednią wymianę doświadczeń, zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami w ramach tego programu eTwinning, no i szerzenie tej idei, przenoszenie już na grunt swoich szkół w swoich krajach. Program eTwinning ma za zadanie integrować środowisko szkolne w Europie. Uczestnictwo w tym programie daje szkole możliwość nawiązania kontaktów z innymi placówkami w Europie, wymianę uczniów między szkołami oraz realizację wspólnych projektów. Dla wychowanków jest to także świetna okazja do szlifowania języków obcych. Dzięki wyjazdowi szkoła nawiązała bezpośredni kontakt z dyrektorami szkół z Hiszpanii, Czech, Niemiec, Cypru, Austrii, Szwecji, Irlandii czy Słowacji. Braliśmy udział w Comeniusie, bierzemy cały czas udział w wymianie polsko-niemieckiej już od paru lat. Także tutaj mamy dosyć duże doświadczenia. Myślę, że było to jedno z kryteriów. No, poza tym sama jestem zarejestrowana w programie eTwinning, znam język angielski, więc myślę, że o to też między innymi chodziło. eTwinning jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla szkoły, która prowadzi klasy z rozszerzonymi programami języków obcych. A taką właśnie szkołą jest liceum nr 9 w Kętach. Drugiego listopada w jednej z kęckich restauracji odbyła się prezentacja książki kulinarnej Przysmaki z Doliny Soły. Publikacja powstała po warsztatach kulinarnych, które odbyły się na przełomie maja i czerwca w czterech gminach należących do lokalnej grupy działania Doliny Soły. Książka Przysmaki z Doliny Soły powstała z inspiracji współpracy z kołami gospodyń wiejskich z obszaru czterech gmin. Gminy Kęty, Chełmek, Gminy Wiejskiej Oświęcim oraz Gminy Brzeszcze. To był w zasadzie pomysł pań z kół gospodyń. One bardzo chętnie chciały z nami współpracować, chciały przekazać tą wiedzę, którą one uzyskiwały od swoich babć, matek. W książce znajduje się bardzo wiele przepisów, chociaż to i tak nie wszystkie potrawy, które powstały podczas warsztatów organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Do książki wybraliśmy 37 potraw z ponad 50, które powstały podczas warsztatów. W trakcie spotkań członkowie KGW i nie tylko wspólnie gotowali. Piekli i smażyli potrawy, wymieniając się doświadczeniami oraz przepisami. Dużo rzeczyśmy wprowadziły same. Ulepszyłyśmy po prostu przepisy. Miałyśmy taki podkład, a reszta to już do naszej wyobraźni należała. No ja akurat gotowałam gulasz staropolski, który gotowała kiedyś moja babusia. Teraz byłam w Wiśniowej na przeglądzie zespołów folklorystycznych i gotowałam taką święconkę, którą się nie pamięta i nie gotuje. Czy gotujemy łazanki, to robimy makaron domowy, nie kupujemy go w sklepie, po prostu wszystko robimy ręcznie. To są staropolskie rzeczy. Gotowe dania zostały sfotografowane i to one stały się podstawą do stworzenia książki. Podczas prezentacji zaproszeni goście mieli okazję skosztować potraw, które pojawiły się w przysmakach Doliny Soły.
Gościem specjalnym wieczoru był Tadeusz Bargiel, mistrz kucharski, wieloletni szef kuchni oraz organizator Święta Golonki w Bielsku Białej. Każda książka jest wtedy dobra, jeżeli jest napisana takim językiem prostym, a tym bardziej w regionie, bo przecież regiony nasze, babcie już umierają, mamy umierają, a to jest tradycja. To jest tradycja, którą musimy zachować. To są te najważniejsze podwaliny do kuchni, jakby prostej, wychowane na naszych pradziadów. No i my teraz doszliśmy do tego, że i młodzież też powinna znać naszą kuchnię. My serdecznie zapraszamy do zakupu książki i zapoznania się z tradycyjnymi potrawami Doliny Soły. ...22 listopada odbyły się kolejne mecze Ligi Halowej. W pierwszym spotkaniu drużyna Kobiernic pokonała 6-3 Profi Ultra z Kęty. Drugi mecz zakończył się wygraną dla Old School Kęty, którzy pokonali piłkarzy K3 11-2. W ostatnim spotkaniu wtorkowego wieczoru drużyna Niwa zdobyła 10 bramek, pokonując chłopaków z Ośki do 6. Kolejne rozgrywki odbędą się 25 i 29 listopada. Jak zawsze wszystkie mecze można zobaczyć na naszej stronie internetowej oraz na kanale na żywo. Serdecznie zapraszamy. We środę 23 listopada firmę Łysoń odwiedziły dzieci. Jeżeli chodzi o wizytę takich małych dzieci tutaj, to chyba pierwszy raz mamy taką na większą skalę tylko dzieci, bo imprezy zorganizowane włącznie z dziećmi, jak na przykład na Dniach Otwartych, to tutaj się zdarzają, ale takie typowo dla dzieci przedsięwzięcie no to jest jako pierwszy raz. Przedsiębiorstwo przygotowało dla przedszkolaków specjalne stanowiska, przy których z pomocą osoby prowadzącej maluchy mogły same zrobić świeczkę, pomalować ule czy wykazać się wiedzą na temat pszczół i miodu. Że ona lata. Jest paski. Żeby robić miód. I co z tym miodem później? Jemy go. Z chlebem. Ja jadłem z chlebem miód. Dzieci mogły również zobaczyć proces wirowania miodu oraz dowiedzieć się, jak ważną rolę w środowisku spełniają pszczoły. Ta pszczoła spełnia naprawdę ważną rolę w naszym życiu i przez zabawę, przez właśnie skręcanie tych świec. Pomożemy im zrozumieć, że to jest taka ważna sprawa.